Witam Was w trzeciej części filmu o rysowaniu żaglówek w pęcie. Tym razem utworzymy sobie tło i osadzimy na nim nasze przygotowane wcześniej żaglówki. Przy czym jeżeli użyliście linii o grubości 1 do stworzenia tej żaglówki, to proponowałbym, żebyście narysowali ją jeszcze raz używając linii dwójki albo poprawili po prostu tak, żeby te linie pogrubić. Otwieramy sobie Paint, jeśli mieliście go wcześniej zamkniętego. Jeżeli mieliście otwartego, wystarczyłoby kliknąć przycisk Nowy. Nie mamy tutaj określonych rozmiarów obrazu. Nie mamy żadnych wytycznych na ten temat. Narysujemy sobie niebo. Zrobimy to troszeczkę inaczej. Tutaj wypełnienie. Zaznaczacie dwa kolory i wypełnienie, pełny kolor. Niebo na całej długości. Odklikujemy sobie gdzieś. Zaznaczamy kolory na pomarańczowe. Kształt na owal. I teraz z shiftem, z wciśniętym lewym shiftem, nasze kółko zawsze będzie okrągłe. Tutaj do wypoziomowania go możemy posłużyć się tymi kropeczkami. Po odkliknięciu zaznaczamy jeszcze raz prostokąt. I teraz zrobimy sobie kolor zbliżony do turkusu. Trochę ciemniej. O tak. Zmieniamy wypełnienie na olejna. I mniej więcej od połowy wypełniamy sobie olejną. Nasze słoneczko chowa się teraz tutaj i możemy przystąpić do osadzania żaglowców. Otwieramy folder, w którym mamy zapisane nasze żaglowce. Klikamy prawym myszy, otwórz za pomocą i wybieramy Paint. W opcjach zaznaczania klikamy zaznacz przezroczyste, kolor zaznaczamy na biały. Teraz Ctrl-C, przechodzimy do naszego tła, tutaj również klikamy na przezroczyste i na białe, Ctrl-V i jak widzicie możemy już sobie osadzić nasz okręt, musimy go sporo zmniejszyć, możemy to robić manualnie. Wtedy nam go niestety trochę rozkiereszuje. Będą widoczne takie brzydkie piksele. A możemy to też spróbować zrobić w ten sposób. Również będzie to trochę rozpikselowane, ale jednak mniej. Wzięliśmy. Dajmy na 150, tak żeby maszt było widać. Dobrze. Nie
będzie może idealnie, tak jak w podręczniku. No i z drugim plikiem tak samo. Otwórz za pomocą. Paint. Zaznaczamy na przezroczyste, kolor zmieniamy na biały. Klikamy w zaznaczenie. Zaznaczamy. Lepiej zaznaczyć mniej. Wtedy mamy jakby większe pole manewru przy zmniejszaniu tego okrętu. Ctrl-C. Przechodzimy do tego obrazka Ctrl-V. Zmieniamy rozmiar w pikselach. Ma być mniejszy od tego, czyli to pewnie będzie około 350 pikseli. Nie, nadal jest za duży. Możemy zmienić na 300. Jeszcze za duży. No to zmienimy na 180. O, dobrze. Ctrl-V, obróć, przerzuć w poziomie, zmieniamy rozmiar na jakieś 200. Kazano nam rysować bandery, a tu widzę na finalnym rysunku jest. Już trudno, niech będą tak jak są. Teraz musimy jeszcze podtopić nasze żaglowce, tak żeby były zanurzone w wodzie. Użyjemy do tego zaznaczania dowolnego kształtu. Kolor 2 ustawimy sobie na taki. Ctrl-C, Ctrl-V. I zatapiamy trochę nasze statki. Ctrl-C, Ctrl-V. Delete. Stąd można gdzieś z tego obrębu, tam gdzie jest trochę rzadziej, dowolnego kształtu. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Słaba przezroczystość. Tego tutaj. No i nasze statki płyną sobie już po morzu. Opcjonalnie, jeżeli chcemy, możemy spróbować dodać chmury. Tutaj użyjemy zakraplacza.
i po prostu pędzlem zamalujemy ten fragment. I nasza praca jest już gotowa. Zapisujemy ją również jako PNG. Obraz nazwiemy na morzu. I to tyle. Nasze zadanie zostało wykonane. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie je w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć tak szybko, jak będę mógł. Jak zwykle życzę Wam samych szóstek i piątek. No i do zobaczenia w następnym filmiku.